To czekaj, początek jest gdzie? W Mustangu czy początek jest w Youngtimerze? Początek w Mustangu, tak. Potem Youngtimer. Pod stacją Warszawa Stadion spotkali się wszyscy ci, którzy kochają Mustangi, czyli amerykańskie auta typu Pony Car, budowane od 1964 roku. Szajba od samego początku była tak wielka, że premierę modelu transmitowały aż 3 stacje telewizyjne. Cześć, jestem Michał. Z Mustangiem jestem związany przynajmniej 5 lat. Tyle mniej więcej trwało. Zrobienie go do tego stanu? Tak. To jest właściwie od podstaw robione auto. Przyjechał w postaci takiej, jak przyjeżdżają ze Stanów, czyli właściwie czyli w proszku. W proszku i nic tam nie było, natomiast auto zostało rozebrane do zera, wszystkie elementy wyczyszczone, wypiaskowane, wysparzone. Ale udało się to poskładać? Tak, udało się to poskładać. Auto jest właściwie po całej odbudowie w tej chwili. 200 km przejechane na silniku, więc na dotarciu. Oj, z pewnością są to auta, które wymagają odpowiedniej miłości. I niezależnie od tego, która wersja, który model, wszystkie są ładne i atrakcyjne, a do tego mocne. Takie 5 litrów z V8 może robić awanturę. A taki piękny Challenger przy Mustangach to może być prowokacja. I znowu prowokacja, dożem na Mustangi. No, często to nie wiem. 420. Jaki silnik dokładnie? 5,7. Awantura. To już nie są klasyczne amerykańskie dyski rozdzielcze. To zestaw wyświetlaczy, jak w grach komputerowych. Doszło do tego, że faceci, jak coś fajnego organizują, jakieś fajne spotkanie, to dzwonią do mnie rano, żebym nie zapomniał, że mam być. Youngtimer po Wiśle. Youngtimer po Wiśle. I chociaż jeden samochód z tych Youngtimerów. Na Powiślu? Który ci się podobał? BMW 3.0 CSI. Bo miałeś takiego? Nie. Nie? Ja miałem 628. No, samochód 74 roku. CS na gaźnikach. No. No, czyli można... bez I. Bez I, to nie jest na wtrysku. Ale mechanicznie super sprawny. Samochód, który potrafi naprawdę pokazać to, co potrafi prawdziwa motoryzacja, taka z krwi i kości. Bardzo bezpieczny. Oczywiście no, na miarę swoich lat, tak? No tak. Ale potrafi naprawdę bardzo dużo. I ale... bardzo przyjemny w jeździe. Piękna... Zapraszam do jazdy. Ale piękna wersja, bo automat. A taka beczka w coupé też pokazuje klasę. Rzadkość coupé w turbo dieslu, ale to tylko na Stany. Piotruś, zapraszam Cię. To więcej historii i szczegółów to ten pan. Czyli Piotrek. Bo ja, Piotrek, ja to jeżdżę bardziej niż wiem. Samochód. Opowiadaj o tym, rzadkość bo w turbo dieslu. Tak. Rzadkość w turbo dieslu sami znaleźliśmy, sami żeśmy sprowadzili ze Stanów. Sami żeśmy wyremontowali. No i tyle. I sami się cieszymy z jazdy bardzo. A jest z czego się cieszyć. Jest z czego się cieszyć. My w ogóle jesteśmy fanami Mercedesa. Fanami Mercedesa to mało powiedziane. Fanami starego Mercedesa, takiego pięknego staruszka, wymagającego stałej pomocy. Jeżeli komuś stare beczki kojarzą się ze starymi taksówkami, to na pewno nie dwudrzwiowe beczki, to jest inna kultura. A zaraz obok fajnych Mercedesów syrena 103, zwana albo kurołapką, albo skarpetą.
kiedyś była pośmiewiskiem, a dzisiaj jest pięknym klasykiem i chwała tym, którzy o to dbają. Koral koło Mercedesa? Dziwny. Jugo, i to w cabrio, rewelacja. I to cabrio, dokładnie. Wyciągnęliśmy dwie z naszych maszyn i wpadliśmy. Ale na chwilę. Maszyna kosmiczna. Najpierw starsza zastawa, potem nowsza wersja Jugo. I do kompletu Dużuś. 78. Od pierwszego właściciela zakupiony 4 lata temu. Nowka sztuka. No prawie. A który silnik to jest 1.5? 1.5. No, czyli już wersja MR. MR, tak, dokładnie, 78 rok. MR jak marzenie. Marzenie dla tych wszystkich, którzy chcieli mieć nowe auto. A jeśli rower, to tylko z silniczkiem. To jest polski silnik wprost z nadsekwany, gnom, zarżnięty z Solexa. Produkowany na psim polu we Wrocławiu, ale w polskiej myśli technicznej to tu niewiele jest. Tutaj nie ma dobrych rozwiązań w tym silniku. Ale silnik doczepny do każdego roweru? Do roweru plus do kajaka z przystawką. Aż tak? Tak, wtedy miał wiatrak i śrubę. Passat z kufrem to była Santana, ale w Ameryce Północnej uchodziła za model Quantum. A to moja miłość, czy auto dla wszystkich fanów amerykańskiej motoryzacji. Amerykański Caprice Classic, czyli taksówka albo radiowóz. I tak na powieściu spotkali się maniacy starszych aut, czyli youngtimerów. Coś tego, co będzie w następnym programie, czyli te fajne youngtimery na Pradze. Na Pradze też były? Pod Bazarem Lubelskiego. A to tak, tak. Dzisiaj mnie zabrali, przyjechali, mnie spakowali do auta, zawieźli tam i sfilmowali, bardzo ładna auta. Zlot na Pyzach. Super, fajnie, że tam byłem z tobą. No. Ekstra, dzięki za zaproszenie. Trzymaj się. Wpadnij w tygodniu. Cześć, ja może... Wpadnij w tygodniu. Wpadnę w tygodniu. Jak przyjadą po ciebie koledzy, to ja powiem, że ciebie nie ma.